Cześć! Po wielu, wielu filmach i długich godzinach mojego kręcenia i waszego oglądania w końcu zdradzę wam klucz do rozciągania, a także sekret mojego własnego rozciągnięcia. Każdy sportowiec wie, że bez pracy nad plastycznością mięśni w końcu prędzej czy później czeka was kontuzja. Jednym ze sposobów takiej pracy jest rozciąganie statyczne. Jedna jego wada to to, że zajmuje dużo czasu, a także nie ukrywajmy tego, jest cholernie nudne. I tu wkracza moja autorska metoda. Podczas każdego naszego dnia są takie momenty, kiedy jesteśmy w bezruchu. Siedzimy, leżymy, piszemy z kimś na Facebooku, oglądamy coś na YouTubie. Jeżeli jesteś stary, to oglądasz telewizję. Nieważne. Najważniejsze jest to, że wtedy nasz umysł jest zajęty tą konkretną czynnością i na niej skupiony, a my jesteśmy nieruchomi. Na pewno się już domyślacie, gdzie z tym wszystkim zmierzam. Dlaczego by podczas tej czynności się nie rozciągać? Dlaczego nie? Dobra, nie ma lekko, pięknie, tak, to jest taki kanał piękny o fizjoterapii, gdzie tak sobie mówimy, że trzeba się rozciągać i bla, 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 ale to po prostu nie wypali. Dlaczego? Ja robię tak kilka lat. Właściwie każdy komentarz, na który odpowiedziałem na tym kanale, odpowiedziałem rozciągając się. Stoję sobie przy blacie, moja noga jest tam gdzieś wysoko w górze, rozciągam sobie dwugłowę i odpowiadam na komentarze. Odpowiadam sobie 10 minut, w międzyczasie zmieniam nogę. I zobaczcie, 10 minut skumulowane rozciągania na każdą nogę. Nie wyobrażam sobie, żeby na siłowni zrobić sobie przerwę albo przed treningiem po prostu rzucić sobie nogę i sobie stać i myśleć o dupie Maryni, rozciągając się. Aż 10 minut. No to jest nie do pomyślenia. A pisząc z kimś, na przykład SMS-ując, czy oglądając coś na YouTubie, ten czas tak mija. To jest po prostu niewiarygodne. Inny przykład. Miałem kiedyś taki głupi, obowiązkowy wykład. Niestety trwał 2 godziny, musiałem siedzieć. No i dlaczego by podczas tego coś nie zrobić, tak sobie pomyślałem, bo już się zacząłem nudzić. No i zarzuciłem nogę na nogę, rozciągając gruszkowaty. No i co? Też skumulowałem tak 10 minut na jedną, 10 minut na drugą. Potem zacząłem robić inne rozciągania. I wyszło na to, że miałem rozciąganie odbębnione, skumulowałem ogromną ilość czasu. Nie musiałem go poświęcać później, oddzielnie. Tak więc koniec przykładów. Spróbujcie tego sposobu. Pokażę wam moje alternatywy zaraz na to, jak przy okazji możecie rozciągać się, rozciągać właściwie każdy mięsień w swoim ciele, wykonując podstawowe czynności czy odpoczywając. To są naprawdę świetne sposoby i nie niedoceniajcie tego, bo taka rzecz, gdy stanie się nawykiem, gdy codziennie będziecie rozciągać dane mięśnie i pracować nad tą całą sprężystością ciała, jednocześnie właściwie nie czując ciężaru tej pracy, bo powiedzmy piszecie sobie, ja na przykład piszę z dziewczyną i się rozciągam też wtedy w super sposób, to zobaczycie ogromne efekty, ponieważ ten cały czas, kiedy mięsień będzie wydłużany, przełoży się super na wasze rozciągnięcie. No i bez zbędnego pitolenia po prostu odczujecie wielką różnicę bez marnowania tego czasu, który jesteście na siłowni. Tak więc zobaczcie wszystkie moje propozycje, myślę, że wam się spodobają. So hateful, you run into my mind and I really can't take you. James Harden at the garden when I'm going off. You see the guard around my neck, I'm just showing off. You looking at the best, baby, I ain't gonna stop. Reaching for the mountaintop. And the mountains really coming. Forever climbing, grinding, what the fuck am I becoming? Shit is so dope, got the 12 writing summons. Holy like the Pope, from hell I've been running. Yeah. From hell I've been running all of my life. I've been focused on my craft, making fans every night. I ain't focused on your compliments or peasy advice. I'm focused on the message when I sit down to write. Looking for the beauty in the pain, but the pain is the beauty and it keeps me vain. Yeah. For the beauty in the pain, but the pain is the beauty and it keeps me vain. No, I don't really know.
told is lies. What I say is truth. Time to cut ties, to pave a better route. There's a purpose now for being in the booth. Music helps save my life, it can save yours too. Running through the jungle, I calm my mind. Slicing through the forest just to make it out alive. My friends ain't believe me, just give me some time. A little preparation, I'ma cross that line. Yeah, and ain't shit change, except some. People gonna try and steer you in the wrong direction. They gonna try and pass judgment on you about what you should and shouldn't be doing. But at the end of the day, you yourself can only decide that. Take me for example. I block out all the noise, lock myself in my room for a couple years, and just look at the goddamn music I'm making now. And that's thanks to myself. So remember, at the end of the day, you can do any of that shit. Follow your path, do what the fuck you wanna do, fuck what everyone else has to say. That's regret.